Miał się na siebie cały cykl. Jeżeli głowa odchyla się przy uderzeniu tak mocno, to zawodnik z automatu mdleje, ale proszę państwa, Polak, nie wiem, czy tam się nie pouszkadzały kręgi szyjne przy takich uderzeniach, co? Widzimy, że tutaj nosze, co za kopnięcie, tylko czy to było legalne, czy nie? Zwycięzcą przez dyskwalifikację po nielegalnym kopnięciu w parterze, Adrian Polak!